Siema, jestem Marek, a ten dzień będzie prawdopodobnie najlepszym dniem w życiu Maćka, ponieważ ostatnio robiliśmy takie, a nie inne filmy. Między innymi zamykaliśmy Maćka w pokoju, budziliśmy go wielokrotnie w nocy, a teraz przyszedł czas na dzień dobroci dla Karła. Jest to w 100% inicjatywa Karoliny oraz Karolina również dla tego filmu przygotowała zupełnie nowy, innowacyjny sposób budzenia Karła. Nie wiem, co to ma znaczyć, mam nadzieję, że to się sprawdzi, ale najlepsze jest to, że gościu jest przywiązany sznurem, ma na sobie pas i jeszcze śpi. A kiedy to zawiązywaliśmy, to w ogóle się nie obudził. Teraz zaczyna się przebudzać, ale on zawsze tak ma. Dobra, w takim razie Karolina, wytłumacz mi, na czym to do cholery polega. Łapiesz za jedną stronę belki, ja łapię za drugą, ciągniemy do góry. W sensie wyciągamy do góry, a co później z Karłem? Po prostu będzie sobie wisiał. Myślisz, że się nie obudzi? No ja myślę, że się na 100% obudzi. A wy pamiętajcie jeszcze o tym, żeby nie subskrybować tego kanału, nie klikajcie czerwonego przycisku, który znajduje się na moim palcu, tam na dole, ponieważ ostatnio przypływa zbyt dużo subskrypcji i po prostu nie potrzeba więcej. Wyjaśnijmy w ogóle, na czym film polega? Uszczęśliwiamy Karzełka do północy, dnia dzisiejszego. Na samym początku myślę, że zrobimy jakieś śniadanko, czy coś z tyłu. O kurde! Ty, to jest zajebiste! Zajebiste Jacek, Karol! Co ty? Ja pierdolę, zajebie cię! Ty Karolina, byś mi dał Maciej! Co pierdolę cię? Dobra, Maciej, weź to, zabierz. Spokojnie, 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 dobra, już odwiązujemy. Słuchaj, dzisiaj jest wielki dzień. Weź to, złamę to, da? Weź to. Ale co, okej, jest czy źle? Weź to. No dobra, już. Dobra, Maciek, wstawaj, słuchaj, chodź, chodź tutaj, siadaj. Siadaj za chwilę, czekaj, będzie. Maciek, Maciek, przestań, kurde, przestań już mnie bić. Ciągle mnie bije, a to ona wymyśliła ten głupi, jak się trzyma. A, mam cię, Maciek, przestań. To ona wymyśliła i... Nie, nikt nie. Ratuj. Dobra, Maciuś, słuchaj, siadaj sobie. Te twoje filmy. Czemu? No jakoś trzeba cię obudzić. Siadaj sobie. Za chwilę przyniesiemy jedzonko, zgadza się? Zapraszam państwa do oglądania. I za chwilę jeszcze wytłumaczę ci, o co się chodzi. Fajnie. To będzie twój najlepszy dzień w życiu, naprawdę. No, zajebisty jest. No póki co nie jest, ale przyznaję, że to będzie fajne. Będzie. Co Maciuś? Co sobie zażyczyłeś? Jeszcze nie wiem. Żarcie jakieś. Dobrze, panie Maćku. Co tam? Co powiesz na omletę? Ok. A coś do picia byś chciał? Tak. A co byś chciał? Drinka. Okej. Okay. Co ja mam tutaj do zaproponowania? Dobrze, życzę sobie polską czy nie polską? Czy może inne smaki? Ty tam kamkrusa. Tam kamkrusa jakaś jest. Tak? Okej. Okay. Czy to byś sobie życzył? Skoro do mnie, co? Może z tym napojem gazowanym? Z czarnym napojem. Dobrze. A tam jeszcze ten, tam też kostkarka jest. Dobrze, dobrze, nie ma żadnego problemu. Proszę bardzo. Mocne czy niemocne? Takie, tak o, żeby się po prostu czegoś napić. Pan po prostu leje, ja powiem stąd. Dobrze, proszę bardzo. Teraz czarny napój. Co to za szklanka, Maciek? Nie wiem właśnie. I oczywiście kostki lodu. Tak niesterylnie ręką. Proszę bardzo, Maćku. Kostki lodu dla ciebie. Za chwilę przygotujemy również omleta. Karolina? Omleta robi? Nie, tutaj jest później dla ciebie tak. Jedzenie przygotowane, tak? Później będziesz sobie jadł takie, o, zobacz, podoba ci się? To jest zupka. Zupa. Chodź obiadek. Omleta, co? Na razie rozdzieliłam tylko żółtka z białkami. A za chwilę wytłumaczę ci, na czym będzie polegał ten film. Chyba, że już się domyślasz powoli. No, coś tam wiem. A co? Co jest fajnie. Masz jakieś plany na ten film? Czego byś sobie zażyczył? Przemyśl, czego pragniesz? Zastanowię się. Za chwilę będzie omlet. Maćku, to jest dla ciebie. Jako, że ostatnio, no niestety nie byliśmy dla ciebie. Spokojnie. Czemu tak się na to Maciek, patrzy? Maciek, nakarmimy cię. Proszę bardzo. Podoba ci się w ogóle to, co widzisz? Mniejszy kawałek. Tak. Mniejszy! Dobrze, Maciek. Dzisiaj jest twój dzień. Jako, że ostatnio niezbyt dobrze się zachowaliśmy w stosunku do ciebie, to postanowiliśmy, że zrobimy sobie w sumie taki challenge i od razu nagramy sobie filmik i dzisiaj zrobimy wszystko to, czego tylko chcesz. Możesz dowoli nam rozkazywać, my obiecujemy, że dzisiaj do godziny 24 będziemy po prostu tobie 100% oddani. Wiesz, takie filmy, co mówią tak 24 godziny czy coś w tym stylu, nie? Wiesz, o co chodzi? Także jakbyś miał jakieś życzenia, to jesteśmy dzisiaj do twojej małej dyspozycji. Fajnie. A smakuje w ogóle? Dobrze. Ty możesz iść po miskę z wodą i po sobą. Idź po prostu. Idź, no. Po prostu idź. Dobra. Okay. Ja go nakarmię. Ciepłą! Dlaczego ci to jest potrzebne? Najadłeś się? Najadłem się. Karolinka już przyszła, ma dla ciebie szampon oraz wodę. Czekaj, jest ciepła na pewno? No tak, ciepła. Jest ciepło. Oby taka była. No i co dalej, Maciej, robimy? A po co ci ta woda? Ty będziesz kąpał, będzie ciąć nogi.
Nogi? Jakie nogi? Moje nogi. A to soli nie potrzebujesz przypadkiem? Ostatnio solankę robiłeś? To teraz ty pójdź po sól. Ale co, serio? Zapierdalaj! A serio mam przymyć nogi? Zapierdalaj! Może sam umyję, spokojnie, nie powiedziałeś, że... Chciałbyś na bardziej lajtowo, będzie coś tutaj zjeść? Ale to sól. Ale sam sobie pewnie umyję. Chciałeś nagrywać film, to będziemy nagrywać. Masz? Sól do kąpieli, akceptujesz? Wiecznie, teraz ją już tutaj wsyp. Tylko nie za dużo, bo droga jest. Coś więcej kawy. Nie jest droga, ale tyle? To więcej. Okej, okay. Już. Może być? Więcej. To co, Karolka? Co tak ubogo? To twoje zadanie, nie? Ja cię boję. Co? Dotknij tej wody. Co jest? Nie karłowo. Czujesz? No woda, no. Każdy... Jaka? Woda, taką jak powiedziałeś, ciepła woda, tak? Ciepła solą. Solą i z szamponem. Czy... Majster, weź wsadź palec, bo ja nie uwierzę, że to jest ciepła woda. Oni walą w chuja. O kurwa, zimna. Ale... Kalicie. Karolina! Ale sam mówię, że jest ciepła! Miała być ciepła woda. Przecież to wrzątaj. Proszę. No, ale ona była ciepła. Proszę bardzo. Czemu dla ciebie. Tak, i co? Przestała być sam ciepła. Sam mówiłeś, chwilę. Że jest ciepła. Ma być ciepła woda. A ty czemu powiedziałeś, że ciepła? No bo mi się wydawało, że jest ciepła. Jak ci się wydawało? No, jak to... No ja myślałem, że ty tak mówisz. To nie jest ciepło. Dobra, idę ją pospieszyć, żeby szybciej to wszystko było. A cię oszukali. No szósty. A masz już plan? Lej tam wodę tam! A masz jesteś na zanadrzu? Zobaczysz. To czekamy, nie? A od razu ci piankę delikatną przygotowałem. Oto państwa woda. Grzecznie, ładnie. Teraz... Nie, co? Marek chyba troszkę za dużo. To co? A zmarnowałeś mi całą sól! Spoko, mam jeszcze kilka. Nie masz! Jak to nie? Bo to była moja sól. Dobra. Spokojnie. Chcesz te stopki myć? To myj, proszę bardzo. To myj, k***a. A ona? Obydwie, po jednej sobie będziecie myć. Szamponem? Przecież pianka już jest. Ha, za gorąca. Powinienem was za to zjebać, a wy co? Jest idealna, czego nie jest chcesz? Idealna. To nie. No nie jest. Którą? Dobra, k***a, szoruj. Nie się w takiej kąpie. Którą stópkę na szoruj! A mogę jakąś gąbkę czy coś? Nie możesz. Zimne! Aaaa, każę, jesteś głupi. Myj! Ale ty jesteś debilem, nienawidzę cię. Teraz to będzie inaczej wyglądało, że nagramy sobie fajny, śmieszny filmik. Jest śmieszny, jest fajny. Nie. Każdemu się podoba. Mi się nie podoba. Mi też. Obmyj to ładnie. Dobra, wstać stópkę, obmyj. No. Ale soli, jakbym po kamieniach chodził. No bo to jest taki, wiesz, taki efekt, nie? Jeszcze trzeba? Chyba po to jest lasu. Nie jeszcze, bo jeszcze mi nie ten. Masz, Karolina, dla ciebie. Proszę bardzo. No, zagęszczaj ruchy. Miałaś kiedyś nogi karła? Nie, ja nienawidzę stóp dotykać. Dobra, zamoc sobie powinno być już okej. Okay. Jest w porządku? To mocz sobie jeszcze stópki. Jest kites, ale... Zostań sobie. Ja idę się zdezynfekować. Za gorąca woda. F***a, za wodę dały. I sól ci to właśnie k***a, całą sól. Pamiętasz, państwa, ze mną ją kupowałeś. K***a, całą sól. No, ty ja to... się odwdzięczę za to. A woda 10 taka... ci ma takich kupić. Woda k***a, taka gorąca, że... Ty. No. Aż się nutkę da wsadzić. No! To ogólnie... Połóż go ładnie tu. Gdzie? Tu! To ogólnie był pomysł Karoliny, także Karolina to razem ci wybiera stopki. Ja nie zamierzam. Nie, to Maciek musi wybrać. Twój pomysł był, ale to Maciek musi wybrać, kto mu wytrze. Ty jedną miałeś myć, ja drugą, a nie ja obie. Czy sam sobie wytrze? Sam sobie wytrze. Proszę bardzo. Maciek, jesteś idiotą. Dobrze. Dobra, nie masz czysty... Zwary, k***a! Maciek, idź w cholerę już. Już może być? Ale... No, nie ma. Dobra, już. Dobra, idź. Ja bym jeszcze nas potrzebował, to jesteśmy do usług. Odnieś to grzecznie. To logiczne, że od nas. No. I za to widzę pieniądze, k***a. Za to, co tutaj stoi. A znaczy, już nie stoi, bo tego nie ma. A ile za to dałeś? 50 zł. 50 zł za sól? No to bo to... Co, żartujesz? K***a, 5 dych! To jest najtańsza sól! 5 dych? Albo k***a będzie dym! Ogólnie to Karolinki portfel. To Marek, co ty ruszasz? Nie twoje rzeczy. Daj, to daj, daj. Ja nie mam, ale zdaj. Daj. Że ty specjalnie to robisz, tylko po to, żeby poprosił. Normalnie by nie poprosił. Co? Pamiętacie, jak dwa tygodnie temu nie pozwoliliście mi iść do kajuty? I wciąż nie pozwoliliście. Mordę zamknij! Nie możesz iść i tyle, nigdzie nie pójdziemy. No to k***a teraz mnie tam zaniesiecie. Bo co? I robić tron. Ty chory jesteś? Bo co? Królewicz się znalazł. Co mam? Kurczę, no. Po pierwsze, nie dałeś mi taką władzę. Nie wolno by zapierdalaj robić tron. Nie będę nigdzie wchodzić do domu. Nie ma, nie będziesz. Wioski. Ale to tak wiesz, to naprawdę? Co? No k***a, idź rób ten tron. Tylko i wyłącznie po to, żeby iść do KFC? Na cholerę ci tron, żeby iść do KFC? Ma być tron. Dobra, co pomyślimy. Boże, gość jest narwany. Dobra, majster wymyślił coś takiego. Dwie deski przykręcone do krzesła. Myślisz, że będzie zadowolony karzeł? Znaczy, no, spełni swoje zadanie, spełni. Ale czy to dobrze wygląda? To już nie.
ale zobaczymy, co na to powie Maciek. I w tym momencie już uważam, że nagrywanie tego filmu to jest ogromny błąd. Ale sytuacja jest taka, że my nagrywamy sobie filmy z dnia na dzień i po prostu gdybyśmy tego nie skończyli nagrywać, to bym nie miał co wrzucić jutro. Dobrze, Maciuś, może ten tron nie jest jakoś mega super elegancki, ale najważniejsze jest to, że jest funkcjonalny. A mianowicie majster skonstruował takie coś. To To urządzenie składa się z krzesła oraz dwóch desek, które są przykręcone bezpośrednio do krzesła. Na to wszystko został nałożony kocyk, żeby było ci miękko w twoją dużą dupę. Grzecznie się odzywaj. W twoją dużą pupcie, karłowatą. No. I co? I do KFC, tak? Aż tak! No, to idziemy. Tak daleko? No zażyczymy sobie. A ja ci też... Ale czemu wy kółka kręcicie? No idzie prosto, Karolina. Ja ci chcę przypomnieć, że to ty sobie zażyczyłaś taki film. Dużo jeszcze będzie męczenia nas, Karol? No. No, spędzaj się, k***a, ile? Prawie jesteśmy. A wiesz co powiem? Co jest? A nie p***a taka jest. Co? Do McDonalda. Chyba cię posrało. McDonald! Jakie sprawy to k***a bierzesz? Do McDonalda, k***a. Ale Maciek, ja uważam, że to jest przegięcie, że ty każesz nam... Tam widzisz takie złote te? No to widzisz było te łuki? No, przed chwilą tam byliśmy. Za krzesło idziemy do McDonalda. Nie zaczyna padać, stresać się. Dobra, Maciek, przyczesane, złap. Teraz tyłem. Dawaj, pobiegniemy szybko. Torebkami leci, torebkami leci. A na całe szczęście, że jesteś karłem, nie jesteś chylaj. Ja wiem. To lepiej jest. Jak bez karła, to raczej co wyciec. Jakoś mega ciężko się go nie wie. Dzień dobry. Mięso. Mięso jest? Proszę złożyć zamówienia. Mięso! Czyli ile makrojalów? Osiem makrojalów. Jaka kanapka? Makrojal. Powiększony, podwójny czy pojedynczy? Pojedynczy, z mięsem. Zostawię bez zestawu. Bez zestawu. Co? Wszystko. Zapraszam do jednej czy moje. Uj, Maciek. Gdzie cię ładnie? Wiecie, jakie wam tam jeszcze zadanie? Jakie? Już się boję pytać. Ja za to nie zapłacę. No tyle to ja wiem. Domyślaliśmy się. Jeszcze będę czekał. Dobra, dziękujemy. Co, zadowolony w końcu jesteś? Jestem zadowolony. Teraz postawimy tu. Dobrze. Patrz, jaki mam odciski na łapach. Idiota tam. Widzisz, jak ja mam odciski? Wiesz, kurwa. Zacznie tu mnie postaw, bo tu w tym miejscu. Bardzo ładnie. Majster, chcesz makrojala? Nie. Dobra, to se sam wpierdolę 8. Maciek, zobacz, jest... A to ile ty zamówiłeś tego? 8. To zjemy tego. Maciek, słuchaj, jest godzina 20:45, zostało ci tylko 3 godziny 15 minut. O, to zobacz, ja zajebiście wykorzystam te 3 godziny. No nie wykorzystam, Maciek. Wykorzystam, zobaczcie. O, już się boję. Cześć, to naprawdę nie byłby dobry pomysł. A teraz do domu wracamy już, czy coś jeszcze chcesz? Może do domu. A tak, żebyśmy nie doszli do domu i żebyśmy nie musieli wracać. Znając życie, prawdopodobnie tak zrobi. Jeżeli będziesz chciał, ja ci bez problemu mogę powiedzieć, żebyś zawrócił. I to zapewne zrobię. Tylko dlatego, żebyśmy wychodzili. No wie, zapraszam na miejsce dla piątek. I co, my goście nosisz teraz? A to nie jest miejsce dla ciebie. Nie, no. No ile już my możemy donosić? Nie, no. Nie, to jest chyba tam dalej. Nie, no Marek, zostajemy tutaj. Wywalone. Jeszcze krzesło. Zostajemy go tutaj. Jeszcze krzesło. Co, i my bierz, tu? Bierz, a co my jesteśmy, że będziemy tam czekać? No bierz to krzesło. Kurde, będę gościa nosić. Sądzę, czy ty tu zrobisz. Ja sądzę tobą. Dlatego teraz grzecznie bierzesz krzesełeczko. I idziemy na miejsce dla oczekujących. To miejsce jest tutaj. Przyniosą ci... Też masz takie odciski? No. A, bo tu masz rękawiczki, nie widzę. Dziękuję. Wiesz. Łap! Dobra, do domu, tak? Dobra. Do domu jeszcze w trakcie, jak chcesz. O Boże. Jak będziesz jadł, w domu czy w trakcie? O nie, Marek, puszczę sam. Kurde, Karolina. Musimy go zwalniać. Jak ty się zachęcisz? Poczekajmy chwilę. Dobra, bierz go, Karolina, nie ma czasu. Odciski, Marek. Bierz go. Oh, tam mi się wżywa. Następnym razem trzeba będzie zrobić bardziej wygodne donoszenia ten dom. Ale fajnie. Także wróciliśmy sobie i teraz przyszła pora karmienia, tak? Co? Karmienie? Za mamę. O, proszę, za tatę. Także wszystkich? No tak chciałeś. Sam zamówiłeś. Już mówiłeś, że mam ci 3 rozłożyć i będziesz jadł, tak? I mamy karmić cię. Życie! Proszę bardzo. Teraz tak po kolei, tak? Czekaj, chłop. Dobra. Ty możesz... Po co? Po kot i ręcznik. Kot i ręcznik? Jakieś konkretniejsze preferencje do tego? Biegnij! No idź, Karolina. To już idę, spokojnie. A myślę, jeszcze zostało 1,5 godziny. Lecę. Już nie? No dobra, to sprzątamy, tak? Suche. Nie zasmakowało. A może coś do picia chcesz? Coś do picia? A co masz? No co chcesz? Otwórz ładnie. No i chcesz szalać, co? Z blach weź pił? A po co ci w ogóle ten kot i ręcznik? Zobacz.
nie twój, albo twój internet, albo nie. Zrób długo, bo jeszcze na ten ręcznik koc. Kurwa, długo jeszcze? Już, już, już! Dawaj! Proszę bardzo, ręczniczek, nawet z mateczką, kocyk, jak sobie pan... A teraz możecie stąd wyjść i ja was zaraz zawołam. Uf, jak dobrze, że możemy wyjść. No wypierdalać! Chodź, chodź szybko! A za ile mam wyjść? Za ile przyjść? Jak mówisz, żeby wyjść, to wychodź, uciekaj! On też ma wyjść? Też ma wyjść. A psy? Nie, psy mogą, no, pan gumę. A to ja też mam pan gumę stąd! Dobra, Maciek przed chwilą nas zawołał, zobaczymy, co się teraz stało. Dzień dobry. Jezu! Ty poważnie jesteś? Kto maszuje? Ty masz centralne w bani? Kto maszuje? Marek! Ty poważnie jesteś? Ale on przed chwilą ja tu na tym stole, a teraz leży goły na tym stole. Kto maszuje? Czekaj, czego Marek oczekujesz od nas? Dobra, zapraszam do masowania. Ale czego od nas oczekujesz? Masuj, kurwa! Plecy mnie bolą! Ja myślę, żeby rzucili monetą, reżyszka obożył. O! Ty chory jesteś? Dobry plan, majster, masz monetę? Mam. No nie. Zalosujemy sobie. Macie. Marek, masuj. A to już nie jest przesada, że ty każesz sobie masować? No. A czy ci nie pasuje? Ja rządzę, czy ty rządzisz? No ogólnie to mi nie pasuje. Ten dzień jest coraz gorszy. Nagrywamy film. Człowieku, ładnie, położyłeś się na stole, na którym wszyscy jemy. Jadłeś. Wszyscy dajemy. Jesteś nagi. Każę uduszanego maśla, no super. Masz Maciuś. Masz, wyrzucamy? No to Karolina wie. Kto chce być? Nie, no, no nie, nie, ja nie. Ja też nie masuję, weź się pan. No ty go masuj. Ty go masuj. Ale to ty chciałeś nagrać. Ale to ty chciałeś. Orzeł to jest Marek, a reszka to Karolina. Orzeł. Czyli? Ty! Marek. No nie, no ja nie będę cię masował, Karle. Zapraszam. O Jezu. Olejek bierz. Nienawidzę cię, Karolina, i ciebie też nienawidzę. I co jeszcze olejkiem mam cię masować? Nawet masz olejek. Bierz i masuj. Jak to się robi? Nie wiem jak, k***a, naucz się. Więcej tego olejku, więcej. Jesteś głupi, Karzo, masakra. Co jeszcze wymyślisz, mądrego? A przypominam jeszcze, że została ci godzina i 15 minut. Godzinę to jeszcze tyle, co zrobię. Może być cały ręcznik z oleju. O to chodzi? No, powiedzmy. Dobry masaż? A widziałam kiedyś w internecie, że tak robili. O Jezu. Aaaa! O k***a! Dobrze jest? I źle! Właśnie to jakoś k***a, normalnie. Ty, rozluźnij się, nie możesz być napięty. Masakra z tą karzą. Taki spięty, że kurczę. A to jest wszystko tłuste. O fuj. Ale to w sensie, że karzą jest tłusty, czy olejek jest tłusty? To i to. Też masz pomysły za jasne. Nie napinać. Wiesz, że to ty zaproponowałeś w ogóle nagrywanie takiego czegoś. No bo ostatnio byłeś dla niego bardzo niemiły, ale w tym momencie już wiem, że... Wiadomo, że ten debil będzie wymyślał nie wiadomo co i... Jak... Szkoda zrobił, ale... Jak widać, kończy się na tym, że go masuje. To co, może teraz Karolina? Nie. O, masz. Okej, proszę, zmiana. Proszę, idź się wykazać. Nie, nie jest, idź się wykazać. Zmiana. No właśnie, porówno. No rób to, ty chciałaś. Uuu. Jak ładnie masuje. Tak. Dobrze, dobrze. Bo wjeżdżaj tobie się mu w te, nie chce. Wjeżdżaj mu w te plecy. Dobra, także drodzy państwo, jeszcze została nam to jest mój godzina, chcę 15 twój minut. Raczej Maciek już nic nie zdąży wymyślić. Zastanowię się jeszcze. Może już starczy? Masuj go, a ja stąd idę. Bo... No bo jakby ktokolwiek był na moim miejscu, to na pewno nie chciałby tutaj siedzieć. Ja też nie. Masuj, masuj. Majster, też chcesz? Masaż? Bo ja w sumie nie rządzę, nie? Nie, ja nie chcę. Jak widać tutaj... Zadanie chcesz? Kolejne? Pół godziny zostało, dzień także... Dzień dobiega końca, tak? No bo mówię zakończyć już. Dobra. Ty zapierdalasz zrywać tapetę na górze z mojego pokoju, żeby móc zaczynać? A ja mam wolną tapetę? Nie, a ty mi pościelisz łóżko. Proszę patrzeć. To koniec jest już, tak? Takiego. Specjalnie wstawa? To już koniec, tak? Maciek, słyszysz? Maciek, to już koniec, tak? Jak skończysz szybciuszko, to pomożesz mu zrywać. Zapraszam. A ty na górę. Ale pół godziny jeszcze na górę! Zostało. Pół godziny zostało. Maciek, dobra, uspokój. Łóżko się. Ten film to jest najgorsze, co mogło powstać. Nie, no co? I dać ci cały tapet nie zerwę. Dobrze jest. Maruć, tak, tylko to... I zrywaj. To muszę sobie narzędzia wziąć. Jakie narzędzia? Rękami, ku... Maciek, no kurde, nie robi się tak. Idź! Tego. Daj mi chodzi coś ze skrobaniem. Dobra, już się zrywa. Małkiem chcesz? No może to. Ścielki, łóżko. Ale ścielę spokojnie, panie żarku. No jeszcze tu. No pospiesz się, bo mi się spać chce. Ale jak się nie chce zrywać tapet. Streszczaj się, kurde. A tak czy siak będziesz zrywała te tapety, to nic nie zmieni. Nie, nic zmieni, tylko pół godziny zostało. Ale chce pan mieć ładnie pościelone łóżeczko, to ja się do tego przyłożę. Tak was pośpieszę tam na górze, że zerwiecie szybciej niż pół godziny. Albo coś robię, albo... Nie gadaj tutaj tylko.
i kogę? Proszę bardzo, panie Macieju, łóżko z pan kogo. A teraz dokończ tafą. Światła nie gasi jeszcze. Światło. Dobrze, światełka zgaś, tamto. Proszę bardzo. A teraz może się sp***. Idź zrywaj tapetę. A te światło co? Idź zrywaj tapetę. Idę zobaczyć, czy zrywają. Idź tam, ponadzoruj ich. Dobra. A ja sobie idę spać. Także zrywałem sobie tapety i już wkrótce możecie spodziewać się naprawdę mocnego filmu, w którym Maciej zostanie przez nas skrzywdzony po prostu. Na pewno trzeba będzie mu się jakoś odwdzięczyć. No niestety wyszła taka inna sytuacja. Dzięki właśnie Karolinie to wszystko się dzisiaj wydarzyło. Chciałam być tylko miła. Chciałaś być miła? Chciałam być miła. Nie sądziłam, że byłaś nas aż tak wykorzystał. No to musisz przestać, kiedy być miła. W każdym razie zostało nam jeszcze 20 minut. To sobie zerwiemy i już wkrótce możecie na tym kanale spodziewać się czegoś w stylu zemsty na Maćku. Na pewno nie odpuszczę mu tego, co dzisiaj zrobił. Niestety musieliśmy ten film nagrać, no bo przeważnie jak zaczynamy filmy, to już je kończymy. I tak było tym razem. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Mam nadzieję, że Maciek tutaj nie przyjdzie. Ale no, w sumie tak czy inaczej musieliśmy te tapety zerwać, więc później. Akurat nadarzyła się okazja to sobie zerwie. Dobra, tak więc zerwaliśmy w sumie już większą część tej ściany. Dosyć łatwo odchodzi, także myślę, że w najbliższym czasie będzie można zabierać się za malowanie. Jest godzina 26 po północy i dzisiaj planuję nagrać odcinek, w którym coś złego zrobimy Maćkowi. Maciek, zasnął. W sumie nic nowego, a ja dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Nie zapomnijcie o tym, żeby nie subskrybować tego kanału. Nie klikajcie czarnego przycisku, który znajduje się na moim palcu. Do zobaczenia.